piesek jest fajny. Hej, musisz to obrócić. Staram się, nie mogę rozłożyć. Teraz jest dobrze. Chyba potrzebują pomocy. Weźcie to, to takie proste. Wow! Tada! Patrz. Co to za czarna magia? Chodźmy. Jakie mięciutkie. I wygodne. Przesuńcie się. Teraz możemy zacząć wakacje. Uwielbiam piec. To sprzyja medytacji. Ciekawe czy... Poznaję te małe rączki. Taka z niej spryciula? Wystarczy tych słodyczy. O, rety. To dla jej dobra. Co tam się dzieje? Czemu mnie nie znosisz? Wiem, co oznacza ten budzik. Pora na witaminy. To lepsze niż łakocie. Daj rączkę, kochanie. Fuj. Sama je weź. Wiem. Chcesz lizaka? Ale najpierw to połknij. Ble. Byłam pewna, że się uda. Mam lepszy pomysł. To będzie interesujące. Żelki są całkiem miękkie. Można do nich coś wetknąć. Wystarczy zrobić nacięcie. Gotowe. Możesz jeden zjeść. Zjedz. Bardziej chrupiące niż zwykle. Udało się. Jestem genialną mamusią, co nie? Apetyczny zapach. Dobrze się bawisz? Jestem kucharką, mamo. Gotuję obiad. Dodam więcej składników. Och, nie znoszę prasować. Okropna nuda. Sherry, co ty robisz? Mówiłam, że gotuję. Marnujesz moje kosmetyki. O, już wiem. To wyjątkowy przypadek. Aha, tego mi trzeba. To załatwi sprawę. Gotowanie jest łatwe. Mam coś dla ciebie. Co za bałagan? Muszę posprzątać. Co? Proszę. Wow! Dzięki, mamo. Odczepię mu ogon. Jakie fajne małe kuleczki. Nałożę to na krawędź pojemnika i zacznę pompować. Patrz, mamo! Teraz nasypię tu brokatu. Jaki ładny! Co teraz? Jaki mięciusi! Do środka! Popit też się zmieści. Co jeszcze? Więcej brokatu! Jaki kolorowy! O, masa plastyczna! Wrzucam! Ostrożnie! Super zabawa! Teraz przykrywka! Wow! Ekstra! Patrz, mamo! Bardzo ładnie, kochanie! Sherry, nie rób tego! Zrobię kolejny balonik! Nie! Już jesteśmy! Spokojnie, oddychaj! A potem zemdlał, ale były jaja! Chwileczkę. No wie pani co? Jak mogła. Połóż się, skarbie. Spokojnie. O, połóż się tutaj. Czy wszystko muszę robić sam? Nie, masz to sprzedać. Wygodnie ci? Super. Bądź grzeczna. Dobrze ci idzie, kochanie. Chyba rodzę. Ej, moja żona rodzi. Muszę kończyć. Mam upierdliwych pacjentów. Wszystko będzie dobrze. Zrób coś! Muszę kupić nowe rękawiczki. Ej, uspokoisz się? Musisz oddychać tak.
Teraz powinna być chłodniejsza. Mam coś dla ciebie, żebyś nie straciła energii. Nie, dzięki, jestem na diecie. A, pycha. No dobra, co my tu mamy? Wow, codziennie to samo. Przyj! Mogłam iść do innego szpitala. Moja ręka! Nie przestawaj! To normalne? Pomóż mi. Nie mam mowy. Zostaw to mnie. Wystarczy? Oczywiście. Proszę się nie martwić. Dobrze. Jedna tabletka i pójdzie jak z płatka. Błagam, to boli. Co ty nie powiesz? Okej. Czujesz coś? O, chyba rodzę. Auć. Gratulacje. Śliczna dziewczynka. O. Piękną tworzycie rodzinę. Hej, malutka. Nigdy więcej. Trzymaj dziecko. Gratulacje, bla, bla, bla. To chłopiec czy dziewczynka? Nie wiem. Jestem taka szczęśliwa. Misiu, chodź zobacz. Kocham was. Czuję zapach. Jesteśmy blisko. Popatrz na to. I wszystkie nasze. Wyglądają przepysznie. Nie tak szybko. Może nie słodycze, ale bardzo zdrowe. Nuda. Zero słodyczy, okej? Tak jej się wydaje. Hej. Co? Spójrz na dole. Po co ja się staram? Popatrz. Fajnie. Mam krem czekoladowy. Super! A co z mamą? Nie może zobaczyć! Zajmę się nią! Cześć, kochanie! O, matko! Zatańczmy! Wow, ale tata się rusza! W każdym razie to moja okazja! Wezmę banana! Potem włożę tutaj! Halo? Z drugiej strony włożę rurkę i przekręcę! Wydrążę środek banana! O tak! Skusisz się? No cóż, proponowałam! Bananowa słomka! Pycha! A teraz go wypełnię! Tu wleję krem czekoladowy! Gotowe! A teraz dźwignia w dół! I zabieramy banana! Jest pełny czekoladowego nadzienia! Teraz obieramy! Jaki apetyczny! Zawsze miałam słabość do twoich ruchów. Znów czuję się jak nastolatka. Zuch, dziewczyna, jesz banana. Jak? Sam zobacz. Wow! Dzięki, młoda. Warto było przypomnieć sobie kocie ruchy. Hej, mogłabyś się przesunąć? Dzidzia potrzebuje usiąść. Pilot jest tak daleko. Nie sięgam. Oj, sorka, już ci go podaję. Okej, czyli oglądamy to, co ty chcesz. Aj, niewygodnie mi. Mogłabyś mi przynieść poduszkę? Proszę, mam nadzieję, że pomoże. O wiele lepiej, dzięki. A skoczysz po coś do picia? Please. Dobra, przyniosę ci herbatę. Och, dziękuję. Jesteś the best. Obrzydliwa, weź to. Czekaj. Zmieniłem zdanie. Herbata. Bech, wciąż ohyda. Nie chcę jej, tym razem na serio. Zaraz wracam, idę do łazienki. Wie ten bukiet na stole. Ale pięknie pachną. Fuu,
za to ta koszulka cuchnie na kilometr. Przepraszam, Betty. Już dobrze, wezmę to i zrobię pranie. O, róże! Ciekawe, jak pachną. Okropnie śmierdzą. Niedobrze mi. Daj mi tą miskę. Łe, to na bieliznę. Ohyda. O, płyn do prania. Daj powąchać. O wiele lepiej niż te cuchnące róże. Nos ci porządnie szwankuje od tej ciąży. No nic, najwyżej jutro zrobię pranie. Cudownie, świeżo. Jeszcze tylko kilka kroków. Uch, miejmy to już za sobą. Pora na trening. Ale na co komu siłownia? I już. Gotowe? Bierzmy się za ciężary. Powoli. Dobrze. Raz i dwa. Ale to sprzątanie jest męczące. Uff! Teraz skłony. Ach! Jeden. Ach, ale brudne podłogi. Dawno tego nie zmieniałam. Brudne? I to jak? Uch! Gotowe. Przedramiona też są ważne. Och, dobrze, że wzięłam więcej wody. Padam na twarz. Och, tu jest chyba z 50 stopni. Na co mam jeszcze ochotę? Rybko? Wołałaś mnie, Kiciu? Masz coś słodkiego? Co powiesz na Nutellę? Nie! Co by tu jej przynieść? Zaczekaj, mam dla ciebie coś specjalnego. Dużo łakoci. Wszystko dla mojego bejbuszka. Mamy tego więcej. A gdzie ser? Nie ma, co? Jak mogłem o nim zapomnieć? W końcu mogę coś zjeść. Ciekawe, co spakowała mama. Umieram z głodu. O, kocham ją. Ale pięknie pachnie. Mama wie, co dobre. Jak to można jeść? Lunch, panienko? Tak, ale uczta. Tak się powinno karmić księżniczkę. Dodałem trochę rozmarynu. Sam robiłeś? Nawet rybę dla ciebie złowiłem. A potem powoli smażyłem na patelni. Boże, co to za lunch? Smacznego i zawsze do usług. Pycha. Żartujesz sobie? Nie mów do mnie, parobku. Gotowe. Uczeszasz mi włosy? Co spakowałaś na lunch? Burgera? Fuj, mamo, jabłka są nieświeże. Głupi pojemnik. Poczekaj chwilę. Te gumki służą nie tylko do wiązania włosów. Koniec z zepsutymi jabłkami. Patrz i ucz się. Najpierw kroimy. Widzisz, tu są cząstki. Jeszcze nie skończyłam. Założę na nie gumkę. Tak, sama to zrobiłam. Betty, kochanie, proszę, oto cząstki jabłka. Czas na piknik. W
Wybrałyśmy świetne miejsce. Mam ochotę na jabłko, mamo. Obyś lubiła świeże. Oto chwila prawdy. Czy są wystarczająco świeże? Wow, dopiero je pokroiłaś? Nikt nie kroi jabłek tak jak ty, mamo. Poczęstuję się. Panie przodem! Mam nadzieję, że nie będzie długo siedziała. Muszę poprawić makijaż. Powinna już kończyć. Ojej, ale urocze! Grunt, to nie myśleć o potrzebie. Powinnam pójść do idola. Wytrzymaj, wytrzymaj! Ile jeszcze? Fajna ta bluzka. Nie wierzę! W końcu wyszłaś! Muszę skorzystać z toalety, ale możesz wejść przede mną. Ach, jaki piękny dzień. O nie, muszę iść do łazienki. Przepraszam, ja tylko na chwilkę. Nie, oboje nam się chce. Ale ulga. O nie, co za wstyd. Trzeba zrobić pranie. Ciężko się to wszystko zbiera. Dobra, i kolejne? Ale się zmęczyłem. Dużo tych brudnych ubrań, dzidziu. Padam z nóg. Zdrzemnę się. Nie śpię! Mam tyle rzeczy do zrobienia! Ciężko się czasem wstaje. Ta ciąża jest coraz bardziej uciążliwa. Dlaczego bęben jest tak nisko? Schylanie się graniczy z cudem. Może wrzucę wszystko naraz. I do środka! Udało się! Nogi to jednak przydają się w życiu. O nie, teraz muszę sięgnąć przycisków. Ile ich tu jest? To takie skomplikowane. Wydaje mi się, że wystarczy wcisnąć to. Zaraz, wiem co pomoże. Pilot! Nie działa. Dlaczego nic mi nie wychodzi? Nie cierpię robić prania. Wszystko jest do bani. Co ty wyprawiasz na tej podłodze? Znów płaczesz? Nie umiem włączyć pralki. To nic trudnego. Wystarczy wcisnąć ten guzik. Ale ze mnie idiota. To było takie proste. Sprężyć. Uwielbiam te wieczorne rytuały. Oj, maszynka. Muszę golić nogi? Dobra, lepiej to zrobię. Okej, jedna nóżka do góry. W ciąży nic nie jest możliwe. Wezmę tylko piankę do golenia. Mam. Nie będę żałować. Zapuściłam się trochę. Nie mogę dosięgnąć kostek. Trzeba sobie jakoś radzić. Muszę się wyciągnąć. Okej, udało się. W miarę. Wow, ale się zmęczyłam. Przynajmniej mam z głowy. Teraz tylko wstać. Dobrze, ubieramy buty. Łyżka do butów to genialny wynalazek. Założone. Oj, muszę ukryć te kostki. Naciągnę na nie skarpetki. I super, można wychodzić. Dwie ciężarne z nieposkromionym apetytem. Wygląda wybornie. Dzidzia ma ochotę na pomidorki? Pycha. No nie wiem. Grundża jest słodkie. Nie, obrzydliwe. Za
zabieraj mi to stąd! Bardzo przepraszam. Och. Kto to zamówił? To ja rozumiem. Czekaj. Prosiłam o majonez, musztardę, sałatę, ogórki. Okej, już przynoszę. Myślę, że to ci bardziej posmakuje. Lubisz słodko-słone połączenia? Żaden problem. Nie będę żałować. Dobra, jeszcze bita śmietana. Ma być dużo, tak? No raczej. Całkiem dobrze to wygląda. Na koniec posypka. I gotowe. Smacznego. Jak ona mnie rozumie. Witajcie, węglowodany. Zapraszam do brzuszka. Oczywiście z mięskiem. To lepsze niż urodziny. Pycha. O tak, niebo w gębie. Nigdy nie byłam taka szczęśliwa. Uwielbiam ciążę. A ty, Bella? Ja straciłam w sumie apetyt. Tak! Buteleczki na pewno się przydadzą. A tu prezent ode mnie. Ojej, maleńkie buciki. W życiu słodszych nie widziałam. Hej, a ten ode mnie. Wow, ale urocze. Spójrz na te śmieszne zwierzątka. Hej, mam coś dla ciebie. O, grzanka. Wow, dzięki. Pora sprawdzić, czy będzie chłopiec, czy dziewczynka. Nie mogę się doczekać. Uwaga! Może to nie ten balon? Okej, spróbujmy jeszcze raz. Wciąż nic nie wiemy. Hej, może tu będzie odpowiedź. Jednak nie. Czekajcie, może trzeba pokroić tort. Tylko gdzie on jest? Musicie go spróbować. A najlepsze jest niebieskie nadzienie. Co jest? Dlaczego się tak na mnie patrzycie? A, upsik. Jupi, chłopiec. W sumie ma rację. Hurra, będę mieć chłopca. A, grunt to odpowiednia atmosfera. Chyba gotowe. Zaczynajmy. Jabłko. Czosnek. Wow, ale smród. Co jeszcze? No pewnie. Smoczek. Wystarczy. Czary, mary, pokus, pokus. Ma być chłopiec. Powinno się udać, ale dodam coś jeszcze. Na przykład brokat. Abrakadabra. Nie wyszło. O, może dodam jeszcze ludzkie włosy. Tak. Powiedz mi prawdę. Hej, skarbie. Widzę, że coś czarujesz. Przyniosłem ci kwiaty. Nie? Wolisz czekoladki? O, właśnie tego potrzebowałam. Idealnie. Płatek wystarczy. Tak. Magiczny kociołku przemów. Dziewczynka. Jestem taka szczęśliwa. Spójrz, kochanie. Super. Myślisz, że polubi auta i piłkę? Ciekawe. Ale zgłodniałam od tego czytania. Na co mamy dziś ochotę? Może coś słonego? Mężu! Wołałaś mnie, skarbie? Głodna jestem. Okej, sekundkę. Jupi? Kto ma ochotę na chipsy?
twój ulubiony smak. Ojej, skąd je wytrzasnąłeś? Dzięki. Ach, smacznego. Zawołaj mnie jak coś. Czekaj, jeszcze jedno. Masz coś słodkiego? Zaraz sprawdzę. Dzięki, misiu. Ach, wystraszyłeś mnie. Co to? Chciałaś coś słodkiego, a to pachnie jak deser. Truskawka? Och, ale ekstra. Przynieś mi jeszcze rybę. A co ja, supermarket? Postaram się. Pachnie cudownie. Okej, mam dla ciebie rybkę. Sam ją złowiłeś? Przeszkadza ci zapach? Dobrze, że truskawka wszystko kamufluje. Ciekawe, o której przyjdzie Betty? Uwaga, idzie! O, Betty! Nie podglądaj, okej? Jeszcze kawałek. Nie otwieraj oczu. Gotowa? Niespodzianka! To twój baby shower! Och, dziękuję, skarbie! Sprawdźmy, co to będzie. Przebijmy go. Raz, dwa i trzy! Tak! Urodzi nam się chłopiec! Dasz wiarę? O matko, ale chlew! Tylko mi bałaganu brakowało do szczęścia. No nic, trzeba ogarnąć. Ach, może z tej strony? Ach! Bella, wróciłem! Och, właśnie skończyłam sprzątać! Uff! Nic już nie mów! Wiem, że miałeś ciężki dzień i dużo stresu. Usiądź wygodnie i napij się kawusi. Jeszcze pazurki. Mam najlepszą żonę ever. Tworzymy zgrany zespół. Ach, umieram z głodu. Ups. Nie będę tego jadła. Ale nie dam rady go podnieść. Niech to. Kochanie? Co tam? Upuściłam chipsa. I skarpetki. Ech, no dobra. Tylko dokładnie pozbieraj. Ale tu bałagan. O, mogłabym się przyzwyczaić. Nie przeszkadzaj sobie. Ciąża jest ciężka i dla mamy, i dla taty. Mów za siebie. Zapraszam. Wyglądasz cudownie. Daj posłuchać Dzidzie. Wszystko dobrze? Żartuję, taki żarcik pielęgniarski. Okej, co my tu mamy? O, cudownie, będzie chłopiec. Nie, ale w tę dziewczynkę, masz i ogarnij to. Dobrze. Muszę się napić. Wszystko w porządku? Musicie mi pomóc. Co ona robi? Nie wiem. Muszę zmienić chłopca w dziewczynkę. Dobra, w życiu nie widziałam niczego śmieszniejszego. Rozwaliłaś mnie tym. Dzięki za pomoc. Muszę coś wymyślić. Może by tak... Nie. Myśl, na bank jest jakiś sposób. Wiem, no przecież. Mogę dać jej te tabletki. Weź jedną i urodzisz dziewczynkę. Dziękuję. Powtórzmy USG. Cudownie. To dziewczynka. Trzymaj napiwek. O, dziękuję. Przekąski gotowe. Można oglądać. Zacznę od wody.
trzeba się nawodnić. Czekaj, tatusiu! Nie! Teraz jestem cały mokry. Ciężkie jest życie, Dzidzi. Ach, cudowne uczucie. O, skitelsy! Idealnie! Krztuszę się drażetką! No, w końcu się wysuszyłem. Co? Wow, było niebezpiecznie. Chyba już wystarczy. Pora na Pringlesy. Tak, zjem je wszystkie. Uwielbiam ten słony smak. Czuję, że pójdzie cała puszka. Och, musi się nauczyć przeżuwać jedzenie. A co to? Chips? O nie, wracaj skąd przyleciałeś. A? Dziwnie się czuję. O nie, zaraz zwymiotuję. No, była bardzo przygnębiona. Czekaj, oddzwonię do ciebie. Ech, ale mam wielki brzuch, łatwo nie będzie. Może podniosę je siedząc na kanapie. Nie dam rady. Może dwie ręce naraz. Och, nienawidzę ciąży. Ha, chyba mam pomysł. Zaraz po was wrócę, słuchawki. O tak, przyniosłam chwytak. Teraz muszę je tylko podnieść. Tak, udało się! Wiedziałam, że je podniosę. Zaraz, a gdzie słońce? Nie mogę przestać pstykać. To urocze. Jak szybko rusza rączkami. Kto ma ochotę na makaron? Na pewno od tego zgłodniałaś. Bon appetit! Jesteś zbyt zajęta? Może potrzeba czegoś ciekawszego? Czy to wygląda apetycznie? Nie, dziękuję. Jaka wybredna. Miałam odpowiedź pod nosem. Już wiem. Najpierw potrzebuję wrzątku. I odrobiny barwnika. Teraz wrzucę makaron. Proszę do środka. Kiedy zmiękną, wyjmę je szczypcami. Co za ciekawe kolory. Obiad gotowy. Może to ci się bardziej spodoba. A? To jak popitowe kluski. Zrobiłam się głodna. Jesteś najlepszą mamą na świecie. Uwielbiam, kiedy tak mówisz. Syn czy córka? E? Wciąż cisza. Okej, muszę się skupić. Jeszcze raz. Urodzi się chłopiec czy dziewczynka? Ach, bez sensu. Może ta różdżka mi powie. Aha! Ach, popsuła się. Sprawdźmy, co mówią karty. Bum! Co to znaczy? A teraz? Nic z tego! Och! Chłopiec, dziewczynka. Chłopiec, dziewczynka. Chłopiec, dziewczynka. Och! Ojej, co się stało? Dobra, wszystko mi jedno. Och! Nawet nie wiesz, jak to boli. Usiądź. Czekaj, dobrze się czujesz? Och. Kochanie? Wybacz, to twoje łóżko. Nie wytrzymam. Dam radę, nie martw się. Proszę nam pomóc. Błagam, pani doktor. Gorąco tu. Nic ci nie jest. Bywało lepiej.
Och, boję się spojrzeć. Przyj, ile wlezie, okej? No dobrze. Kochanie? Dam radę. Jejku. Faceci. Proszę oddychać. Z całej siły! Zaczyna się! Co przegapiłem? Tylko narodziny. Proszę, weź dziecko. A ty weź się w garść. Wow, co za zakupy! Kupiłam mnóstwo rzeczy, aż zachciało mi się pić. No dalej, chcę się napić. Niewiele brakuje. Trzymam. Wkurzyłam się. Chyba przyda ci się pomoc. Skąd się tu wzięłaś? Spójrz na to. Hej, nie za darmo. Przyjmiesz to? Świetna z ciebie klientka. Bardzo ciekawe. Dokąd poszła? Nieważne. Wypróbuję to. Otworzę to i przyczepię do bluzy. Pozbieram swoje rzeczy. Wow, kupiłam sporo rzeczy. Umieszczę napój w uchwycie. Od razu lepiej. Jakie dobre! Nie mogę oderwać wzroku. Skończył się popcorn. Nie przejmuj się, już robię. Poczekaj na mnie. Wysypię ziarna na patelnię i podgrzeję. Mam nadzieję, że lubisz chrupiące i zwęglone. Cóż, wyrzucę to do kosza. Spróbuję jeszcze raz. Tym razem się uda. Jeszcze chwila. Jestem przygotowana. To mogło się źle skończyć. Ale mamy popcorn, widzisz? Tak, świetnie. Tego nam brakowało. Do maszyny wsypię ziarna. Właśnie tak. A potem przykryję. Teraz włączę. Coś tam się dzieje? Wow! Naprawdę robi popcorn? Mnóstwo pysznego popcornu! Znacznie łatwiejsze, prawda? Są pięknie błyszczały. Nie, nie, to niemożliwe. Spójrz na tę wiadomość. Och, Betty, tak mi przykro. Dlaczego chce ze mną zerwać? Byliśmy idealną parą. Muszę iść do łazienki. Nie mógł nawet zadzwonić, tylko przez SMS-a zerwał. Przykro mi, Betty, daj mi sekundkę. Jestem na niego wściekła. Ja też, wyrzuć to z siebie. I zerwał ze mną w sobotę. Kto tak postępuje? Betty, muszę, siusiu, zaraz wracam. Wszyscy mnie opuszczają. Biedna Betty, tak mi jej szkoda. Nie, znów muszę, siku. Betty, chodź ze mną do łazienki. Stój tu i dalej mów. Masz rację, postąpił okrutnie. Och, Betty. Znacznie lepiej. Że co? Nic nie jest lepiej, jak możesz. W sensie, że zasługujesz na znacznie lepiej. Masz rację. Spróbujcie dotknąć palców. Brzuch mi trochę przeszkadza. Faktycznie? Spokojnie. Znam inne ćwiczenia. Usiądźcie na piłce i głęboko oddychajcie. Proszę, spróbuj. Ale zabawa! Powoli i spokojnie. Oddychaj głęboko. Głęboki wdech. Okej, łatwizna. Ale fajne zajęcia. W ogóle się nie zmęczyłam. Nie zapomnij o oddychaniu. No tak. Dobra robota. Okej, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Pies z głową w dół. Świetnie rozciąga mięśnie nóg. Dacie radę? Tylko się nie nadwyrężajcie. Super!
Spróbujcie wyprostować nogi. Okej. O nie! Masakra! Ale smród! Szałwia na ratunek! Nie mam tylu ziół! Dobra, chyba się udało. Okej, możecie odpocząć. Połóżcie się na plecach. Świetnie. Łopatki mają przylegać do podłogi. Teraz usiądźcie i ukłońcie się. Namaste. Co z tobą? O, zasnęła. Halo, pobudka. Muszę ją podnieść. Tak, mam ochotę na truskawki. O nie, nie mogę się ruszyć. Dobrze, że mam jeszcze zioła. Pomedytuję, żeby się uspokoić. Ale się wyspałam. Lepiej się przebiorę. Najpierw umyję zęby. O, babcia znów zużyła całą pastę. Na szczęście mam nową. A teraz poczekam. Ukryję się i ją przyłapię. Z wanny będzie najlepszy widok. Muszę być cicho. Chyba ją słyszę. O, mam nieświeży oddech. Co ja takiego zjadłam? Jeszcze chwila. Powinnam umyć zęby. Jaka ona powolna. Muszę znaleźć sobie jakieś zajęcie. Już prawie. Jeszcze parę kroków. Wreszcie jestem. Wyszoruję ząbki. A gdzie jest pasta? Aha! Wycisnę odrobinę. Jeszcze trochę. Nakryłaś mnie? To znaczy, słucham. Coś się stało? Oddaj pastę do zębów. Lepiej skorzystaj z dozownika. Umieszczę w nim pastę do zębów. Potem przykleję do ściany. Za pomocą dźwigni wyciśniesz odpowiednią ilość pasty. Widzisz? Bardzo przydatny gadżecik. Dobrze, że mam pewną rękę. Łaskoczę. Nie mam włosów w nosie. Musisz mi pomóc. Usiądź tu. Mam kołtun na głowie. Nie żartujesz. Da się rozczesać? O, mam pomysł. Użyję tego. Wrócę kiedy indziej. Siadaj. Wiem, co robię. Serio? Nie dotykaj mnie tym. Dobrze, może tradycyjną metodą? Coś ty zrobiła? Moje piękne włosy. Nie, łapy precz. Nie obcinaj mi włosów. Nie histeryzuj. Mam coś świetnego. Zaufaj mi. O, no dobrze. Niech ci będzie. Haczykiem przeciągnę kosmyk przez otwór. W ten sposób. O! Teraz uruchomię i przesunę wzdłuż kosmyka. Maszyna zrobi warkoczyk. Teraz z drugiej strony. To łatwe i szybkie. Skończyłam. Wow, jak ładnie. Super, dziękuję ci. Nie dziękuj, to zasługa maszynki. Ha? Co to za przystojniak? Siema, mała.